26 listopada we Lwowie arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, poświęcił nowo wybudowany kościół dla rzymskokatolickiej parafii Chrystusa, Króla Wszechświata. Według tradycji na początku uroczystości budowniczej świątyni przekazał klucz metropolicie, nastąpiło symboliczne otwarcie drzwi i modlitwa u progu nowej świątyni. Uroczystą mszę świętą z obrzędem konsekracji odprawił wspólnie z arcybiskupem Mokrzyckim biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej Jan Sobiło oraz księża lwowscy i z sąsiednich dekanatów. Kazanie wygłosił ksiądz biskup Jan Sobiło. Podkreślił on, że Kościół jest bardzo ważnym miejscem w życiu każdego wierzącego człowieka, ponieważ wszystkie ważne dla nas sakramenty, począwszy od Chrztu Świętego, są związane z Kościołem, a także dlatego, że w świątyni jest żywy Jezus, nasz Król i Zbawiciel, ukryty pod postacią małego kawałka białego chleba. Po kazaniu na ołtarzu Kościoła złożono relikwie błogosławionego Jakuba Strepy, głównego patrona archidiecezji lwowskiej. Ołtarz i ściany świątyni namaszczono konsekrowanym olejem i ochadzono. Konsekracja świątyni zakończyła się zapaleniem świec na ołtarzu i zapaleniem świateł. Na wspólną modlitwę i pierwszą uroczystą mszę świętą do Kościoła Chrystusa, Króla Wszechświata przybyły liczne grupy wiernych z Ukrainy i Polski, osoby konsekrowane, a także przedstawiciele lwowskiej obwodowej administracji wojskowej oraz przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej we Lwowie. Bardzo symbolicznym jest to, że opieką nad Ekumenicznym Centrum Miłosierdzia, częścią którego jest nowo konsekrowany Kościół, zajmują się duchowe córki świętego Alberta Chmielowskiego, do którego należy powiedzenie, że trzeba być dobrym jak chleb, a to Centrum Miłosierdzia znajduje się na ulicy Chlebnej, obok jednego z największych lwowskich fabryk chleba.